Do tego miejsca trafiliśmy kiedyś jadąc rowerami przez Puszczę Bolimowską. Pod nami strumień Rokita. Pomyślałam, że byłoby fajnie zbadać jego bieg. Dopiero we wrześniu się wybrałam. Zobaczcie, jak to mi się udało. Według mapy Google to właśnie tu zaczyna, w tym niepozornym rowku, gdzie w zasadzie nic nie widać, jest tylko zagłębienie w ziemi, dołek, który jest dzisiaj zupełnie pusty, który jednak czasami chyba napełnia się wodą, bo zrobiono przepust pod okoliczną drogą. I tak pokazuje mapa Google, że stąd zaczyna się strumień Rokita. Będziemy go dalej szukać. Dzisiaj jest totalnie suchy, ale idąc po dnie widzimy, że jest całkiem suchy, ale jest niemocno zagęszczony grunt, więc od czasu do czasu tu namaka. Widać, że skarpa jest nieporośnięta całkiem roślinami, że się trochę obrywa. No jest przepust. Jesteśmy bardzo blisko Puszczy Mariańskiej, w zasadzie w Puszczy Mariańskiej, i ruszamy dalej. Będziemy szukali dalszej ścieżki Rokity, szlaku Rokity, aż do jej ujścia. Ruszamy. Jesteśmy w Długokątach, na ulicy Bagiennej. Przed nami taki szpaler drzew. Te drzewka rosną sobie tu małym szeregu. W zasadzie nie wyróżniają się nadzwyczajnie, ale my cały czas tropimy strumień Rokita. Jedziemy rowerami tam, gdzie się da, i dojeżdżamy do tego miejsca, którym właściwie widać tylko trochę trzcin, ale nieznacznie. Teren jest nieco obniżony. Jak spojrzymy na niego z drugiej perspektywy, z boku, to widać ewidentnie drzewa, chyba olchy, rosnące wzdłuż. Tu zbliżamy się do niepozornego mostka, zupełnie niezaznaczonego na drodze, ale przechodzi na drugą stronę. W naszym korycie nadal sucho, sucho jak pieprz. Trochę roślinności, która się pochyla nad rowem. Jeszcze popatrzmy na ten teren raz z pewnej odległości. Wtedy widać tylko po rzeźbie terenu delikatne obniżenie. O, tu widać trochę trzcin. Idziemy. Rosną sobie jakieś trzciny, ale tak jak mówiłam, nadal suchutko. Będziemy szukać Rokity dalej. Wije się tutaj pomiędzy polami. Zobaczymy, czy 20 września znajdziemy w niej jeszcze wodę. Jesteśmy dalej w miejscowości Długokąty, na ulicy Bagiennej, która w zasadzie powoli chyba przechodzi w miejscowość Radziwiłłów. Tu przed nami takie miejsce ze stawem, a tuż obok taki rząd krzaków i drzew, który idzie dość zwartą przestrzenią w kierunku mostka. I tu, na mostku, możemy zaglądnąć znowu, czy nam tu jakaś woda się pokazała. No niestety, tylko trzcinowiska, tylko przestrzeń wyodrębniona. Po drugiej stronie mostka na razie mamy słabą widoczność. Są chaszcze i właściwie nic nie widać. Ale jak cofniemy się nieco wstecz i spojrzymy na ten teren z większej odległości, to widać tereny ewidentnie trzcinowate. Dobry. Dzień dobry. Które prowadzą do naszego mostka. Według mapy Google, mniej więcej tu, płynie drugi strumyk, być może też nazywany Rokitą, i one się gdzieś tu, w tym zagajniku, schodzą razem. Niestety teren jest grząski i podmokły. Nie będę tam wchodziła, bo może się to okazać trochę niebezpieczne, ale gdzieś tu te dwa strumyki łączą się i dalej płyną, dalej w kierunku rzeki Rawki. I my będziemy im towarzyszyć. Według mapy Google to właśnie tu, w tym miejscu, przez tą porębę, o tu,
powinna dalej płynąć nasza Rokita. Ale już żeśmy ten teren trochę przejrzały i okazuje się, że jest tu drobna nieścisłość. Albo mój telefon nie pobiera właściwie danych lokalizacyjnych, albo na mapie zostało to naniesione jakoś tak nie do końca dokładnie. A myślę, że ze 20 metrów trzeba przemieścić się tą drogą. To jest ulica spokojna w miejscowości Bartniki, prowadząca przez las. I dojeżdżamy do mostka, który jest jedynym w okolicy. I pod nim, jak zaraz się przekonamy, widać za chwilę całkiem wyraźny już kształt naszego strumienia. Tu zaraz zejdę na dół i zerknijmy. No i pomiędzy gałęziami pod tym mostkiem powoli prześwituje nam nasza Rokita. Idźmy bliżej. Idźmy zobaczyć, jak ona powoli tu swoje koryto kształtuje. Schodzimy przez jakiś najbliższy rów do dołu. Na drugą stronę trochę zwalonych drzew. Ale idziemy. No tu nadal strumień jest suchy. Padało wczoraj, ale nie był to jakiś intensywny deszcz. Ale koryto jest już wyraźnie zarysowane. Kiedy spojrzymy w dal, widać jego kształt. Widać krzaki pochylające się w tą stronę. Dno jest wyraźnie już obniżone. Dosyć szerokie. Właściwie od skraju do skraju to mamy już ze 3 metry. Mostek solidny. Ja pamiętam, kilka razy przejeżdżałam przecież przez ten mostek w lesie, że tu potrafi być sporo wody. Pod moimi stopami jest dość mokro. Mostek jest chyba suchy dzisiaj. Chyba dałoby się przejść na drugą stronę. Zobaczymy, czy można to zrobić suchą stopą. Jest sucho, jest grząsko. Trochę widać ślady jakiejś zwierzyny, która tu przechodziła. Most solidny. Idziemy na drugą stronę. I przed nami piękny meander naszego strumienia. Strumień jest wtedy, kiedy jest mokro, to on niesie całkiem sporo wody i nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale on jest bardzo kręty. Właściwie co kawałek nam tutaj oferuje zakręt. Także nie prowadzi nas prosto. Na razie zagłębienie terenu jest nie większe niż jakieś 70 cm. Czyli mamy jeszcze dość płytkie koryto. A chciałam powiedzieć, że dojdziemy do miejsca, w którym ono będzie i piękne, i głębokie. No, czy zobaczymy dzisiaj w nim wodę, to się jeszcze okaże. W każdym razie jedziemy dalej. Jesteśmy na drodze łączącej miejscowość Bartniki z miejscowością Skierniewice Rawka. Mniej więcej w połowie długości. Jest taki obszar zaznaczony tutaj tablicą użytek ekologiczny, gdzie można zobaczyć teren bardzo podmokły. Teren pełen trzcin, roślinności takiej lubiącej wilgoć. W pobliżu zaraz mostek, jak przejedzie samochód, to przejdziemy dalej. Tędy nasza Rokita przebija się przez tą drogę. Tu mamy trochę zwalonych drzew. Jej koryto już coraz bardziej widoczne, zaznaczone też olsami, olchami, które sobie tutaj pięknie rosną wzdłuż. No zajrzyjmy do koryta. Niestety nadal sucho, choć nie na pieprz. Jest trochę wilgoci, jak widzimy. Koryto nadal pięknie zaznaczone. Już całkiem
szerokie. Ślicznie tu jest, gdy jest woda. Po drugiej stronie mostu też widzimy wąwozik. Zaraz się tam jeszcze przedostaniemy. Idziemy na drugą stronę. Tu nasza Rokita dalej meandruje. I my ruszamy dalej z nią. Jesteśmy już pod Budami Grabskimi. Schodzimy do wąwozu, który teraz, jak można zobaczyć, nie jest już taki płyciutki. Jeszcze niedawno, tam na Bartnikach, to on miał powiedzmy 1,5 metra głębokości. A teraz proszę, brzegi przynajmniej, miejscami przynajmniej na 3 metry głębokie, malowniczo meandrują. No, dzisiejszego pięknego, słonecznego dnia. Po wielu, wielu suchych dniach w wąwozie jest suchutko. Ale jaki fajny spacer takim wąwozem. Tu pozwalane mamy drzewa. No miejscami spokojnie 3 metry. Brzegi porośnięte mchem. Wysoko. Kolejny meander. Tor przeszkód nam tu Rokita zrobiła. O, nasi tu byli niestety. Jakieś pozostałości po pragnieniu gaszonym butelczyną. Pięknie tu jest. Samą Rokitą można by się przespacerować. Dalej. No niestety mam rower. Trzeba wyjść z wąwozu. Zmierzamy dalej. Jeszcze jedno spojrzenie i wspinaczka. Ups. I tu ściwa gałąź. Ruszamy. Rowi turyści przemierzający Puszczę Bolimowską przekroczą sobie Rokitę, podróżując żółtym albo niebieskim szlakiem, na którym mamy ten uroczy mostek, przez który przejeżdżałam sobie wiosną, gdzie wąwóz Rokity mamy w całej okazałości. I tu bez przesady można powiedzieć, miejscami wysokość skarpy przekracza 4 metry, 5 metrów. Tu mamy pięknie poobrywane brzegi z obydwu stron. No dzisiaj Rokita absolutnie sucha. Nic po obydwu stronach, po prostu tylko suche liście. Ale sama wędrówka tym wąwozikiem, tam od miejsca, powiedzmy od Bartnik, byłaby super spacerem. Tu koło nas wysokie skarpy, brzegi poobrywane, no niczym w górach, aż żałuję, że mam rower, bo najchętniej przeszłabym dołem. Dochodzimy do celu naszej wędrówki dzisiejszej. Przed nami majestatycznie i dumnie płynąca największa rzeka Bolimowskiego Parku, czyli Rawka. Rawka też pięknie meandruje. To rzeka kapryśna, niewątpliwie największa ozdoba Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. A nasza skromna Rokita gdzieś tu łączy z nią swoje wody, o ile oczywiście je niesie. Popatrzmy sobie chwilę na Rawkę. A następnie poszukajmy, gdzie tu łączy się z nią nasza dzisiaj sucha, ale w czasie podmokłym niesamowicie urokliwa przecież, co polecam wszystkim, może jesienią, może zimą. No i gdzież tu jest nasza Rokita? Idziemy jej szukać. Na mostku mieliśmy pokusę, żeby się wybrać jej wąwozem, ale z rowerami zejść z takiej wysokości to trochę niewygodnie, więc podjechaliśmy. Nie jest to daleko. Przemierzyliśmy może 300 metrów, może 400. No i teraz na tej polanie
nie widać, gdzie wąwóz Rokity wchodzi do Rawki. Ale patrzymy. Już tyle za nią się uganiamy dzisiaj, że gdzieś być musi. A jak nie, to wrócimy do terenu mostkiem i przyjdziemy wąwozem. Wędrówki po Puszczy Bolimowskiej to nie to, co w ogórach, ale jak widać, jeśli wybierzemy sobie obiekt trochę ukryty, jak okresowa rzeka, a jest tu takich więcej, bo przecież i Grabinka, która ma tu swój rezerwat, jest rzeczką wyłącznie okresową. Ja w Grabince to nigdy nie widziałam wody w Rokicie i owszem, no dzisiaj nie było jej nawet na dnie. Teraz nawet nie widzę, gdzie jest jej wąwóz. Ale to właśnie ma swój smaczek. Szukajmy tego, co gdzieś tu jest. Mam nadzieję, że oddalając się trochę od Rawki, bo ona tam zakręcała gdzieś tą Rokitę na mierze. Jest dobrze wydeptana ścieżka, co ewidentnie tędy się ktoś przemieszcza. No a wąwóz zostawiliśmy po prawej stronie, jadąc rowerami. Tam było trochę domków, bardzo szczelnie ogrodzonych. Myślę, że tamte działki przylegały do wąwozu, więc nie było możliwości, aby pilnować się wąwozu bezpośrednio, no poza tym rozwiązaniem, gdyby do niego wejść. Więc idę tu w nadziei, że go gdzieś tu namierzę. Jeszcze kawałek, jak się okaże, że go nie ma, no to może Google Maps pomogą. Teren robi się coraz bardziej wilgotny, ale to pewnie wody z Rawki. Tu mamy już nawet grząsko. Roślinność jest mokra, taka mokradłowa. No i szukamy dalej. O, słychać ptactwo. Ty jesteś, Rokita. Gdzie? Prowadzisz swoje wody, kiedy je masz? Czy tu? Czy dochodzisz do Rawki jeszcze w postaci wąwozu, czy raczej takiego rozlewiska, jak tu mamy? Wąwozu ewidentnie nie ma. Jest już mokro. Teren jest obniżony. Ale to mogą być wody z Rawki podsiąkające gdzieś tu starorzeczem. Rawka ma tutaj taką jedną swoją starą odnogę, nazywaną czasami lokalnie Starą Rawką. I tu za gałęziami prześwituje rzeka. Ale to Rawka. Czyżby więc wąwóz wypłaszczał się i tu go nie widać? Jeszcze spróbuję go namierzyć. Według mapy Google, jak sprawdziłam, ujście Rokity powinno być gdzieś tam, w tych chaszczach, w których byłam na końcu poprzedniego nagrania. Ale go nie widać. Tam teren jest już obniżony, nie ma dzisiaj wody, wyschło, nie widać. Gdzieś tu ta skarpa się kończy, więc i wąwóz gdzieś zapewne się obniża, schodzi nam do terenu płaskiego. I tam gdzieś za kępą tych krzaków, gdzie Rawka robi kolejny meander, Rokita wtedy, kiedy niesie swoje wody, do niej się dołączy. Nie znalazłam ujścia Rokity. Nie podążałam dalej wąwozem. Zostawiam to tym, którzy sami zechcą to sprawdzić.